18 zespołów w dwóch kategoriach przez 3 dni rywalizowało w ogólnopolskim 7. Memoriale Lecha Stolińskiego w piłce ręcznej chłopców. Zwyciężyły Kartuzja Kartuzy i Agricola Warszawa. Memoriał Lecha Stolińskiego upamiętnia znanego w naszym mieście trenera i działacza piłki ręcznej, także dyrektora gimnazjum nr 3. W 7. edycji tego wydarzenia przez 3 dni w dwóch halach sportowych rywalizowało 18 drużyn. Do Tczewa przyjechały zespoły z kilku miast pomorskich oraz z Warszawy, Lubicza, Piaseczna czy Kętrzyna. Organizatorem memoriału był Młodzieżowy Klub Sportowy Sambor Tczew. Imprezę koordynował Tomasz Śmiłowski, a pomagali mu inni trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego z tczewskich szkół. W kategorii dzieci, czyli rywalizacji chłopców uczęszczających do szkół podstawowych, udział wzięły 3 zespoły z Tczewa. W ostatnim meczu decydującym o zajęciu miejsca na podium podopieczni Kamila Raszewskiego przegrali z Wiktorią Piaseczną 10-16. W finale Agricola Warszawa zdecydowanie wygrała 17-6 z Mosirem Kętrzyn. Najlepszym zawodnikiem tego turnieju uznano kętrzynianina Krzysztofa Rzyszkiewicza. Najlepszym bramkarzem Tymoteusza Butryma z Agricoli, a królem strzelców został tczewianin Morgan Grądziel. W kategorii młodzik w hali gimnazjum nr 3 również rywalizowało 9 zespołów. Sambor 1 Tczew zajął ostatecznie 5. miejsce, drugi Sambor 7. Na trzecim plasował się Konrad 1 Gdańsk. Niezwykle zacięty i emocjonujący był finał, w którym grały dwie drużyny z Pomorza, Kartuzja Kartuzy i Sokół Kościerzyna. O mistrzostwie w memoriale zadecydowały rzuty karne, a w nich lepsza o jedno trafienie była ekipa z Kartuz. Najlepszym zawodnikiem turnieju uznano Krystiana Czaję z Kartuzji, najlepszym bramkarzem Macieja Graczyka z Sambora 2 Tczew, a królem strzelców został Dawid Reichel z Sokoła Kościerzyna. Na uroczystym zakończeniu z udziałem wszystkich zespołów pojawili się przedstawiciel władz Tczewa, przewodniczący Rady Miasta Mirosław Augustyn, a także przedstawiciele Pomorskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej, MKS Sambor i Gimnazjum nr 3. Najlepszym 3 zespołom w każdej kategorii wręczono okazałe puchary, medale i dyplomy. Były też nagrody rzeczowe. Organizatorzy przygotowali również nagrody indywidualne. Wyróżniono po jednym z zawodników z każdego zespołu.